dzisiaj chciałam Wam pokazać coś naprawdę fajnego, czyli jak zrobić naturalnie wyglądające piegi henną. Henna, którą mam dzisiaj ze sobą, ma naturalny kolor, długo się utrzymuje na skórze i jest bardzo fajna i naturalna. Poprzednia henna, którą zastosowałam, miała dodatek jakiś w sobie, który sprawiał, że kolor był znacznie bardziej intensywny, był wręcz wpadający w taką głęboką brązową czerwień. Nie wyglądało to do końca naturalnie, chociaż na zdjęciach wyglądało całkiem ładnie, możecie zobaczyć tu, tu i tu, ale była bardzo intensywna i bardzo podrażniła mi skórę. Może zaznaczę tutaj, że latem jestem pieguskiem, latem wyskakuje mi bardzo dużo piegów na twarzy, które niestety jesienią znikają i trochę mi ich brakuje, dlatego jeśli Wam brakuje Waszych piegów albo po prostu chcielibyście mieć piegi, a nie macie do tego skłonności, może ten filmik Wam pomoże, żeby sprawić sobie takie piegi, zobaczyć jak byście z nimi wyglądali i może będziecie szczęśliwymi posiadaczami piegów naturalnie wyglądających i pięknie komponujących się na zdjęciach i w codziennym życiu. Jeśli tak jak ja kochacie piegi, łapki w górę i mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Zaczynam oczywiście od związania włosów gumką i ujarzmienia mojej grzywki, bo zapewne przeszkadzałaby mi w nakładaniu henny. Następnie nakładam na twarz ampułkę Pure Heals z propolisem po to, by nawilżyć moją skórę, ale Wy możecie użyć swojego ulubionego kremu nawilżającego. Ważne tylko, żeby nie natłuścił, a nawilżył skórę. Kolejnym etapem jest oczywiście nałożenie henny, dlatego biorę tubkę i zaczynam kreślić kropki na twarzy. Tutaj może wspomnę, że początki mogą być trudne, dlatego dobrze jest odciąć nożyczkami milimetr kończący tubkę, po to, żeby łatwiej było Wam wyciskać hennę. W trakcie nakładania skupiam się najbardziej na nosie i górnej części policzków, ponieważ w tych miejscach najczęściej występują naturalne piegi. Tutaj ich zagęszczenie powinno być więc największe. Uwielbiam również piegi w okolicy ust, ponieważ przypominają mi moją ulubioną modelkę z Instagrama, której konto możecie zobaczyć tutaj. Jeśli nigdy nie mieliście piegów i potrzebujecie jakiegoś wzoru, ta modelka będzie dla Was idealnym przykładem. Oprócz tego hennę nakładam również na dolne powieki i łuk brwiowy, ale wiadomo, jeśli macie delikatną skórę i wrażliwe oczy, lepiej nie zbliżać nic w ich okolice. Warto też wspomnieć, że piegi nigdy nie są idealnie symetryczne, okrągłe i nie występują w jednakowym zagęszczeniu na całej twarzy. Dlatego nakładajcie większe i mniejsze kropki na całej jej powierzchni. No to tyle. Tak właśnie wygląda moja twarz po nałożeniu henny. Nie wygląda to zbyt mądrze, to prawda, ale za kilka minut jak henna zaschnie, pójdę ją umyć. Powiedzmy poczekam 5 minut, bo więcej nie potrzeba. Samą hennę nakładałam około 20 minut. W ten sposób, w jaki ja nałożyłam hennę na twarz, będzie to po zmyciu wyglądało mniej więcej naturalnie. Zobaczymy dokładnie, jaki będzie efekt, ale liczę na to, że będzie ładnie. To do zobaczenia za chwilkę, jak zmyję hennę. No to już po. W tej chwili moja skóra wygląda w ten sposób, mam na niej idealne piegi, których jeszcze nie do końca widać, ponieważ henna potrzebuje trochę czasu, żeby się utlenić i żeby barwnik troszeczkę zmienił kolor. W tej chwili kolor określiłabym jako lekko pomarańczowy, ale za kilka godzin powinien zmienić barwę na bardziej brązową i naturalną. Teraz przez kilka kolejnych godzin zamierzam unikać wody, żeby barwnik się rozwinął i żeby było pięknie. I pokażę Wam efekt końcowy za kilka godzin. Na razie jestem bardzo zadowolona. Ostatnia rzecz, jaką chciałabym powiedzieć, to nie używajcie tej henny, którą można znaleźć na Allegro. Nie używajcie jej, ponieważ nie będziecie zadowoleni z efektów. Używajcie tej, którą ja kupiłam. Też znalazłam ją na Allegro, więc można ją pewnie znaleźć wszędzie. Jest super. Bardzo, 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 bardzo polecam. Dokładnie tak wyglądały moje piegi po 24 godzinach. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo ja jestem zachwycona. Jeśli Wy zdecydujecie się na to, żeby zrobić sobie piegi, koniecznie oznaczajcie mnie na zdjęciach. A jeśli podoba Wam się to, co robię, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i koniecznie zaglądajcie na mojego Instagrama. Do zobaczenia następnym razem.